Dobry wieczór. Piotr Orłowski. A my w studiu. Drodzy Państwo, dziś gościmy edukatorów z Instytutu Pamięci Narodowej. Są z nami pani Katarzyna Helik i Grzegorz Nawrot. Witam serdecznie. Witamy, Witamy Państwa. Państwo przyjechaliście tutaj do Chicago w ramach przystanku Historia, który jest tym projektem Instytutu Pamięci Narodowej, który pomaga edukować Polonię, edukować no, i pomagać, wspomagać nauczycieli polonijnych, no, ale także edukować młodzież polonijną w różnych miejscach świata. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. No, stoi tutaj za tym naszym przystankiem historia. Ono też pomaga Wam tutaj funkcjonować. Jak ten plan wizyty Waszej wygląda i czego będzie można podczas Waszych spotkań z Polonią się dowiedzieć, czy czego nauczyć? E, może najpierw powiem, co się odbyło. Jesteśmy po warsztatach z nauczycielami. Te warsztaty dotyczyły wykorzystania pomocy edukacyjnej, które zostały przygotowane przez Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. To jest szerokie spektrum. My przygotowujemy takie pomoce, które mają wspomagać proces edukacyjny, grami edukacyjnymi, m.in. w oparciu o mapę, m.in. w oparciu o komiks edukacyjny. Pracowaliśmy z nauczycielami, pokazując m.in. taką gra Czwarty Rozbiór Polski. To jest mapa wielkoformatowa, która przedstawia Polskę w latach 1938-1939. W tym najbardziej dramatycznym momencie, kiedy Polska została zaatakowana przez Niemcy i przez Związek Sowiecki. To było myślę interesujące, było to wiele emocji e, współzawodnictwa w układaniu tego puzla, bo to jest puzel wielkoformatowy, e, w układaniu, w poszukiwaniu później miejscowości związanych z wybuchem wojny. Westerplatte, e, Gdańsk, e, Wieluń między innymi, e, Kock, e, Bitwa nad wzórą i tak dalej, Nauczyciele świetnie się sprawdzili, widać, że, że, że i potrafią się bawić i mają dużą wiedzę. Nauczyciele, czyli to spotkanie z nauczycielami, to jedno, ale to pewnie nie jedyne Wasze spotkanie z, z nauczycielami podczas pobytu w Chicago, ale też zazwyczaj edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej no, spotykają się z uczniami, z tą młodzieżą polonijną, która przychodzi do polonijnych szkół. Te spotkania też przed Wami? Tak, z uczniami szkół polonijnych spotkamy się 4 i 5 października w szkole imienia Herberta Pułaskiego, Wandy Rutkiewicz, Marii Konopnickiej, a także w Szkole Świętego Brata Alberta Arbe Chmielowskiego. Tam wówczas również będziemy wykorzystywać nasze gry edukacyjne, puzzle czwarty rozbiór Polski. Będziemy również prowadzić zajęcia zatytułowane Wojna fotografii Juliana Bryana, amerykańskiego fotografa, filmowca, dokumentalisty. Również przed nami spotkanie otwarte. Odbędzie się w niedzielę, to już 6 października. Tutaj będziemy na początku odbędzie się Msza Święta, a tuż po niej, również w szkole świętego brata Alberta Chmielowskiego, będzie rozgrywka z gier naszych edukacyjnych. Tutaj również Czwarty Rozbiór Polski, ale. I gra poświęcona symbolom narodowym, Polak Mały. I oczywiście będzie też wykład pana Grzegorza Nawrota o nowaku jeziorańskim. Proszę powiedzieć, jak? trudne to zadanie edukować Polonie, no bo my jesteśmy przy Chicago, ale przystanki historia na przykład na wschodzie też są, no i młodzież, która na co dzień żyje w innych krajach, ma korzenie, no ma kontakt z historią Polski, ale jednak to nie jest pewnie taki sam kontakt, jeśli chodzimy do szkół weekendowych, do szkół sobotnich, jak dzieci, które uczestniczą w systemie edukacji w Polsce, gdzie ta historia jest na co dzień pewnie jest dużo łatwiej dostępna. No, poza tym, jak się żyje w jakimś kraju, to ta historia sama z siebie pojawia się w przekazach publicznych. To trudne zadanie dotrzeć do, do tego odbiorcy polonijnego. Ja myślę, że to jest wyzwanie. Przyjeżdżając tutaj nie zdawaliśmy sobie sprawy tak naprawdę do końca, z jaką materią mamy do czynienia. Dlatego, że to jest kwestia zakorzenienia w języku oraz zakorzenienia w pewnej takiej świadomości kulturowej. Ta świadomość kulturowa, która tutaj występuje wśród młodzieży, jest właściwie mieszanką polsko-amerykańską, a można powiedzieć właściwie odwrotnie, amerykańską Polską. Także zakorzenienie, jak powiedziałem, w języku. To jest bardzo ważna sprawa. I to jest pytanie, jak nauczać dzieci, które wychowane są w, w tym środowisku amerykańskim, które no, jak gdyby mają problemy z, z, z tym, żeby odczytywać pewne teksty i jak gdyby nie do końca je rozumieją. Natomiast my staramy się i to sprawdziliśmy, żeby ten przekaz był dosyć czytelny. Z drugiej strony okazało się, że dzieci są dobrze przygotowane, że te szkoły popołudniowe spełniają swoją rolę. Ja podam taki przykład, prezentowałem mapę, Pokazującą granicę Polski w roku 1939, czyli przed wybuchem II wojny światowej, prosiłem, żeby uczniowie pokazali, Granice polskiej obecne i rzeczywiście im się udało, czyli potrafili pokazać te granice wzdłuż oczywiście Wybrzeża Morskiego, a później Odry, Nysy Łużyckiej i także te, te, te części na wschodzie, w dawnej linii Karzona. Więc to muszę powiedzieć, pokazuje, że ta młodzież jest rzeczywiście dobrze kształcona, natomiast z drugiej strony nie rozumie pewnych rzeczy i czasami spotkamy się z taką barierą. Tak? Jak co opowiadać na przykład o polskich siłach zbrojnych, to nie wszystkie rzeczy wychodzą najzwyczajniej w świecie. Jak podejść do tematu, że ta historia może być no, nieco inaczej w różnych krajach przedstawiana, i, i w, no, w związku z tym, że podręczniki do historii na całym świecie nie są takie same, ja chociażby no, z moimi dziećmi miałem takie doświadczenie początek roku i. Pan od historii, który tutaj w amerykańskiej szkole uczy, mówi: No, w tym roku dla tych klas to była klasa bodajże piąta. Szkoły podstawowej przewidzieliśmy omawianie tematu II wojny światowej. W szkole amerykańskiej zaczynają rok 1941, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do Polski. No, i teraz idzie dziecko ze szkoły po, z domu. Polskiego, Polonijnego, do szkoły amerykańskiej. No i słyszy zupełnie inną historię, bo dla Amerykanów II wojna światowa to 41-45 plus Holokaust. No, w Polsce pewnie ludzie łapaliby się za głowę, słysząc coś takiego. To właśnie, ale my prowadząc te zajęcia pokazujemy tą różnicę. Jak rozmawiamy o wybuchu II wojny światowej, no to właśnie pytamy, kiedy wybuchła II wojna światowa, a kiedy dla Amerykanów wybuchła II wojna światowa. Także tu mamy atak na Westerplatte, a tu mamy atak na, na Pearl Harbor. Nawet koniec II wojny światowej zawsze jest związany z tym, że Europa kończy się 8, 8 maja w, w Europie, a, a, a na Dalekim Wschodzie to jest kilka miesięcy później. No, i to, 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 to jest takie zestawienie, zestawienie tych dwóch, tych dwóch narracji, które trzeba sobą połączyć, ale myślę, że akurat tutaj, o czym mówiła Katarzyna, to połączenie Juliana Bryana i jego wizyty w Warszawie we wrześniu 1939 roku, to pokazuje, że, że, te, że, że te kontakty między Amerykanami, Stanami Zjednoczonymi a Polską były i należy je brać pod uwagę, i że ta historia jest ze sobą powiązana. Zresztą, my chyba zrozumieliśmy, bardziej jak ważne dla Polski były, były te kontakty amerykańskie przygotowując się do tych, do, tych, do tych wykładów czy do tych zajęć. To spotkanie niedzielne historia z plaż i nie tylko. Wy promujecie je jako spotkanie, bo to jest spotkanie otwarte w parafii św. Alberta jako niekonwencjonalne spotkanie z historią. Co, co mamy przez to rozumieć? No niekonwencjonalne, dlatego że, że chcemy troszeczkę uczyć i trochę bawić, bo, bo tak to jest z młodzieżą, a myślę, że starsi także chętnie uczą się poprzez, poprzez taką aktywność, nie poprzez wysłuchiwanie no, wielu minut wykładu, co może być nudne, ale poprzez zdobywanie wiedzy samodzielnie. To właśnie wyszło na warsztatach i co będziemy, co, co będziemy realizowali na spotkaniu otwartym, że jak się układa puzzle, to się układa kolor do koloru na przykład. Ale jak się już ułoży, to się patrzy na to, co powstało. Jeżeli powstanie mapa, to to będą ci ludzie, którzy to będą robili, a oni zobaczą, że coś stworzyli. A jak zobaczą, co stworzyli, to przyjrzą się, a właściwie gdzie leży Warszawa, a gdzie leży Kraków, a gdzie leży Gdynia, czy tam się wydarzyły jakieś ważne rzeczy. To jest taki pretekst do tego, żeby zdobyć wiedzę, a zarazem się zabawić. To no, takie czasy zresztą, ale to, że tworzy się takie programy, żeby ułatwić odbiorcy pojęcie i przyswojenie, no bo przecież żyjemy w, w czasach, kiedy jesteśmy bombardowani przez wiele informacji i to też jest tak, że no, przyciągnąć do tej nauki już nie jest tak łatwo, pewnie jak kiedyś. To właśnie zadanie IPN-u tworzenie takich programów, które mają być przyswajalne także dla Polonii tak oczywiście i nasze gry rzeczywiście sprawdzają mamy już doświadczenie ponieważ uczestniczyliśmy w zajęciach w ramach przystanku Historia Nowy Jork i wówczas uczniowie byli bardzo zainteresowani naszymi grami puzzlami przede wszystkim i muszę jeszcze podkreślić, że właśnie w Nowym Jorku nie zdarzyło się, aby uczniowie mówili, że wojna, Druga wojna światowa rozpoczęła się w 1941 roku. Rzeczywiście wszyscy mieli świadomość, widocznie tutaj nauczyciele polscy polonijni podkreślają datę 1939 roku. Ta edukacja jednak coś daje, tak? tak. Bo, bo my, no... Mieszkając w Polsce, przyjeżdża Amerykanin, no i ktoś mówi, a Amerykanie to nie mają wiedzy, ale to właśnie chyba kwestia jest tego, że nie to, że oni nie mają wiedzy i oni nie wiedzą, i, i ktoś no, negatywnie się wypowiada o ich stanie. Wiedzy, tylko po prostu system edukacji stawia tutaj zupełnie akcenty na, na inne elementy niż to, na co stawia się w Polsce. No ale właśnie dzięki temu, że mamy przystanki historia, między innymi tam przystanek w Chicago, tutaj młodzież polonijna, bo mówimy chyba przede wszystkim o niej, ona może czerpać tę te, te wiedzę historyczną dotyczącą kraju przodków czy ojczyzny, w której urodzili się, ale wyemigrowali w młodym wieku, na no, państwo będziecie w najbliższych dniach edukować Polonię. Pani Katarzyna Helik oraz Grzegorz Nawrot, edukatorzy z Łodzi, z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przez weekend będą w Chicago, byli naszymi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję tak? bardzo.